Witam wszystkich bardzo gorąco w piątym odcinku w grze Paradise Lost. Z tej strony GM4 i zaczynamy. Także jesteśmy chwilę co po rozmowie tutaj z naszą asystentką i zjeżdżamy na dół, jak się domyślam. O, sam się zamknęło. No, wciśnijmy to, tą dźwignię, właściwie pociągnijmy w dół. Ponoć teraz tamta nasza tajemnicza asystentka ma dostęp tutaj do całego, że tak powiem, bunkra. A bunkier się w jakiś sposób bronił przed intruzami. Znaczy intruzami to byli wtedy Polacy, którzy próbowali się wydostać wraz ze swoimi towarzyszami. Dobra, i to jest chyba kuźnia, jak mi się wydaje. Co ciekawe, bo tu latem dalej tam widzę jest rozgrzany i dalej z tego pieca wycieka. Tym chodźmy tutaj. Tutaj jeszcze widzę gorąco. Z góry ciągle są iskry. To może być niebezpiecznie. No, przyznam, że to dosyć dziwne, że po tylu latach, tutaj chyba coś się stało z teksturami, że po tylu latach wciąż tu jest gorąco. Możemy tam przejść, ale może za chwileczkę. Co jest tutaj? Chyba nic ciekawego. A tak kadzi całkiem. Przyznam, że wygląda bardzo fajnie. Zresztą cała ta gra jest taka dosyć bardzo klimatyczna. Bardzo mi się w nią dobrze gra, przyjemnie. Być może większą ilość gier tego typu będę musiał chyba też spróbować grać. Mamy kolejny mikrofon, czy właściwie domofon. According to my map, there should be a pipe there. It leads directly to the living area. Can't you see it? So? You expect me to jump? Listen, I wouldn't have led you here if I didn't think you could do it. Is that really the only way down? I'm afraid so. From this part of the bunker, at least. You trusted me once. I just need you to trust me again. That pipe is part of the cooling system for this forge. There's a small reservoir at the end that should soften the landing. Oh, ho, ho. Should be. You mean you aren't sure? It's been so long since anything in here was working. It's anyone's guess if it's still there. But I'm willing to bet that it is. You said the world outside is lifeless, right? Tak, tak nie mam wyjścia, wiem o tym, niestety. What will happen if I don't jump? Have you ever felt helpless? Like you have no control over the things going on around you? Nawet teraz nie mogę się obrócić bardziej w lewo bądź w prawo. Question. If you don't jump, there's a chance you'll end up asking yourself what if. And that's an awful feeling. Okay, I will do it. Dobra, ciągle jakby odnoszę takie wrażenie, że ta postać jest komputerem, bo mówi, że minęło już tyle czasu. W związku z czym, no, normalna osoba raczej mogłaby przez ten czas po prostu umrzeć tutaj, no nie? Z braku, powiedzmy, nie wiem, wody czystej, czy pożywienia choćby. Targowanie, a jednak trzeci poziom targowania rozpocząłem, trzeci, rozumiem, etap. Akt. Okej, była woda. To wygląda jakieś nacieki chyba słone? No nie wiem. W takim razie idziemy dalej. Także wchodzimy tutaj.
Wydaje mi się, że to też widziałem chyba na screenach, na trailerze, tą część. Co my tu mamy? Jaki właz? Otwarty, o jest 03, zaraz sobie zresztą porównamy z mapką. I wejść do jakiegoś bunkra, chyba nawet powiedziałbym. Leżak? Co to robi leżak? Co to robi w ogóle koła ratownicze? Dobra, sobie porównamy może na zdjęcie. No, tu jest 3, czyli 4. Jak rozumiem, musimy dojść do 4. To będzie chyba końcowy etap tej gry. Gra nie była droga, kosztowała chyba 30 parę złotych, w związku z czym też nie spodziewam się, żeby była jakoś nie wiadomo jak długa. Obstawiłbym raczej na kilkadziesiąt, znaczy kilkadziesiąt, na jakieś 10 godzin rozgrywki. Maksymalnie 10, może nawet mniej. Ale i tak cena jest to dobra, ponieważ jakbyśmy poszli do kina, to wydamy 20 zł za 90 minut. Wygląda trochę jakby to była jakaś taka, nie wiem, słyszałem wodę, jakby jakieś, nie, to woda po prostu przypływa. Ciekawe skąd tutaj robi mi się w ogóle fale, przecież tutaj powinno być idealnie cicho, idealnie bezwiecznie. Tak, tutaj wydaje się, że próbowano zrobić jakoś, otworzyć plażę. Są takie, zobaczcie, leżaczki. Winko, to sobie widzę, sączył. Jakieś takie łóżka, no nie wiem jak to nazwać, jakieś takie, żeby sobie posiedzieć, żeby wejść do wody, na molo. Właśnie, weźmy może na to molo do końca. Tam jakaś latarnia morska. No to tak ewidentnie, żeby właśnie tylko stworzyć taką imitację plaży. No tutaj nic nie ma niestety. Jakieś widzę papierosy chyba. No tak, chcieli stworzyć po prostu podziemny raj. Tak, to widzimy ewidentnie, musimy teraz wejść do tego budynku, tam się wchodzi przez okno zdaje się, zresztą zaraz tam pewnie dojdziemy. Tym idziemy dalej, niestety nie mogę biec szybciej, to jest maksymalna prędkość. Może to był sposób, żeby tą grę jakoś maksymalnie wydłużyć. Po prostu obniżając prędkość ruchu postaci, oto są prysznice, takie są nieraz, ale raczej nad morzami, gdzie jest słona woda, na przykład nad Morzem Śródziemnym, tam czy to są właśnie prysznice, żeby spłukać z siebie tą sól. Widzę posąg. Tam widzę też chyba się strzelali, skoro jest cały w workach z piaskiem dookoła. No też widać, że już mocno jakby podniszczone, gdzieś tam obwiązane drutem. Tu jakieś tablica, o, coś tu mogę przeczytać. Możliwe. Zatem idziemy dalej. Ray Tracing, zobaczcie. Mimo, że gram na zwykłej karcie bez RTX-a. Zresztą teraz kupić RTX-a to jest w zasadzie niemożliwe. Przynajmniej w cenach w miarę rozsądnych. Przez szał kryptomanii. Zatem idziemy dalej. Hops. Raczej po cichutku wchodzimy, a tutaj raczej nie będzie nikogo i tak. O, zapisanie gry, widzę szachy, kolejne kanapy typu Chesterfield. Wydaje się, że ta szach, że tutaj nie ma wszystkich pionków, jest za mało, ale tutaj ognisko się wypaliło, jakieś popiersia. Możemy iść tu bądź tu, no to może najpierw na prawo chodźmy. Tam widziałem kartkę, leży na stole, tutaj jeszcze się rozglądam, ale chyba nic nie będzie. Nie, to jest nagranie. Zobaczmy sobie. I walk this corridor day after day.
and hear the growing whispers. What if he's right? Maybe he has a point. What if, what if? Let me remind those who have forgotten. When the Battle of the Bunker ended, we went looking for German civilian survivors. None were found alive. Must I remind you why? Because the bunker's machinery had removed them from the battlefield so they wouldn't interfere with the counter-attack, only to suffocate them in one of the unventilated hangars. Is this the kind of effectiveness we are looking for? Is that the value we put on human life? I will say it once more. No! I will never allow these machines to be turned on again. Wygląda na to, że tutaj właśnie ten superkomputer spowodował śmierć właśnie tam tych ludzi, żołnierzy. Jakieś książki, czy mogę jakieś tytuły czytać? Chyba niekoniecznie, bo jest po niemiecku. Jest Biblia. Łacińsko-polska. O, jest coś po polsku, widzę. Kuchnia niemiecka tam wyżej leży w poziomie. Tutaj to będzie też. Kuchnia niemiecka to samo. Kuchnia niemiecka. Tu się będzie powtarzać. Dobra, lecimy w takim razie dalej, na drugą stronę. Jakieś poroże, jakiś obraz już też gdzieś chyba widzieliśmy. Szafka. Ok, otwieramy drzwi. Zapoznajmy się może z tą kartką. Rozkaz numer 108. Wszystkie nazistowskie dokumenty mają pozostać nietknięte w stanie takim, jakim są. Nie spalimy ich. Naziści spalili już wszystkie dowody swoich okrucieństw i nie musimy im w tym pomagać. Gdy wojna w końcu się skończy, a przecież się skończy, użyjemy tych dokumentów, aby wyciągnąć to wszystko na światło dzienne i pociągnąć ich do odpowiedzialności. Wszystkie dokumenty należy przechowywać w archiwum. Czy to będzie archiwum z tymi dokumentami, ze zbrojeniami wojennymi Niemców? Ciekawy obraz, ciekawy. Mamy kolejne, widzę, mikrofon. Hello, can you hear me? Ach, it's not working. I need to find a control room. Tak, musimy znaleźć sterownię, więc idziemy w takim razie w poszukiwaniu sterowni. Dobra, tutaj raczej nic nie ma, zaraz pewnie się wybierzemy na górę. Tutaj jeszcze zobaczymy, czy możemy to otworzyć. Aha, tutaj będę musiał mieć jakiś klucz chyba, żeby to otworzyć. Zatem idziemy na górę. Tak, to mi się przypomina, że musimy teraz będzie iść chyba wzdłuż tych kabli, które widać w ścianie. Do tego pomieszczenia musimy się udać, ale tam obstawiam, że tak od razu się nie dostaniemy. Ale zobaczmy jeszcze. Tu też się nie dostaniemy, ani tutaj. Tak, tak mi się wydawało. No, zanim pójdziemy tam, to jeszcze sobie zobaczmy może tutaj tą stronę. Jest kolejny liścik. To wygląda. O, jest mało widać. Proszę, nie odchodź. Wiedziałam, że inni zastanawiają się nad odejściem, ale nie sądziłem, że ty także. Jeśli odejdziesz, Dominika, nigdy nie da mi się z tobą zobaczyć. Wiesz, że nie pozwala na to, aby jego zwolennicy się z nami kontaktowali. Czy jego zabobonny bełkot jest dla ciebie ważniejszy ode mnie? Tu już więcej nie ma, oprócz jakichś kostek, misia, konia na biegunach. I drzwi. Tu w ogóle są jakieś świeczki, widać już dawno temu wypalone. Łóżka. Bolszewizm i nuklearna zagłada.
Bolszewizm, no tak, no. O, nie wiedziemy. Zatem idziemy na prawo teraz. Zobaczmy tutaj, czy można wejść jeszcze. Tu się udało wejść na szczęście. Co my tu mamy? Lew, pajęczyny, które nawet się ruszają na wietrze, czyli tu musi być wiatr jakiś. Kolejne łóżko. Swoją drogą zobaczcie, tutaj to łóżko jest takie w miarę zadbane, a to obok jest takie... Ktoś tutaj, tak powiem, zrobił umyślnie ten nieporządek. Dobra, tam nic nie było, w takim razie idziemy dalej. Teraz tutaj. Kolejne książki. Koń. Gitara, lustro, którym się nie możemy przejrzeć. Jakieś instrumenty. Ale nic, co możemy podnieść. Coś tam leży. Nie wiem, co to jest. Jakiś sprzęt chyba muzyczny, tak mi się wydaje. Zeszyt do muzyki. Także idziemy tutaj. Tu jest mnóstwo drzwi, w takim razie idziemy do wszystkich po kolei. O, proszę. Ktoś tutaj ewidentnie rysował. No, w takim razie idziemy dalej. Będziemy badać chyba tak te wszystkie drzwi po kolei. Mnóstwo książek wszędzie jest. O, kolejny liścik, sobie zobaczmy, co jest w nim napisane. Transkrypcja relacji Ryszarda Łazy. Poszedłem zbierać grzyby. Nie sobie myślał, że jakieś znajdę, ale dlatego, że lubię spacerować pośród drzew. Nagle potknąłem się o sęk buka, a gdy spojrzałem do góry, zobaczyłem kozę. Pomyślałem, że to cud, ponieważ nie widzieliśmy żadnych żywych stworzeń od czasu, kiedy zjedliśmy tamtą ostatnią kurę, jakieś 10 lat temu. A tu proszę, koza, skąd się mogła wziąć? Od razu pomyślałem, że to Welles musiał nam sprzyjać i zesłać takie błogosławieństwo. Poszedłem do niej, nie uciekła. Pozwoliła, abym zawiązał jej sznur u szyi i szła przy moim boku do osady niczym pies na smyczy. Poszedłem prosto do wysokiego kapłana, by podzielić się z tą cudowną nowiną. Miałem nadzieję, że da nam mleko o właściwościach leczniczych. Czyli jednak coś tam jeszcze żyło, tylko nie było na tej karcie daty żadnej, to wtedy można by tam też jakoś to oszacować, czy to jest w miarę aktualne, czy tam sprzed powiedzmy 25 lat. O! Stańczyk? Czy mi się wydaje? Ten obraz jest doskonale znany nam, a przynajmniej być powinien. Przejdziemy dalej, do kolejnych drzwi, czy o przedostatnich. Tutaj widzę jakieś archiwum, są stare taśmy, mnóstwo gazet. Co my tu mamy? Kolejne jakieś pismo. Ale za dużo czytania, czy w sensie za małe te literki, żebym coś widział. Drogi Herr Komendant, na prośbę Wilhelma Strecka zgodziłem się wygłosić przemowę na temat Agarty, Szombali, Ariów, Atlantydy, Tuli, kontroli parapsychologicznych, zdolnościach ludzkich oraz badań dotyczących zabrania armii żywych trupów. Zebranie armii żywych trupów. Przekonało mnie do tego typu treści zapewnioną konieczne wsparcie osiedleńcom. W mojej młodości niezmiernie interesowałem się tymi zagadnieniami i dysponuję licznymi materiałami na ich temat. Oboje jednak wiemy, mam nadzieję, iż tego typu historie są niewiele warte. Jestem naukowcem i wiem, że siła niemieckiej nacji nie opiera się na bajkach, lecz na harcie ducha i nauce. Z tego względu, gdy osiedleńcy będą się przygotowywać do ostatecznego starcia, powinni korzystać z osiągnięć uczonych. Proponuję
powrót do pewnej metody, którą z dużym powodzeniem przetestowano na froncie, a mianowicie do substancji o nazwie DIX. To połączenie kokainy, perywitinu, silnego środka pobudzającego oraz eukadolu, silnego środka przeciwbólowego, zamieni zwykłych ludzi w superżołnierzy. Znacznie zwiększy koncentrację, wytrzymałość, siłę, odwagę oraz pewność siebie. Wyłączy również receptory bólu, zagłuszając głód, pragnienie oraz potrzeby snu. Ma te skutki uboczne, jednak w tym decydującym momencie nie mają one znaczenia. Aha, zamiast chcieliby faszerować żołnierzy, żeby ci byli po prostu odważniejsi i nie czuli bólu na froncie. Myślę, że nie oni pierwsi. Co my tu mamy? Adresat Wilhelm Streck. Drogi Willy, wiem, że nie potrzebujesz, aby ktokolwiek mówił ci, jak masz wykonywać swoją pracę, ale muszę zwrócić twoją uwagę na pewien problem. Otrzymałem raporty mówiące o tym, że mimo tego, iż ludzie mogą liczyć na ciągłe wsparcie i są dobrze poinstruowani, wielu z nich wciąż nie rozumie koncepcji kolonii. Niektórzy z nich boją się zamknięcia pod ziemią i sądzą, że ci, którzy zostaną na powierzchni, będą w lepszej sytuacji. Gdybym miał pozbyć się wszystkich takich niedowiarków, straciłbym połowę osadników, połowę po potencjalnej siły tej kolonii. Wpadłem więc na pewien pomysł. Może moglibyśmy w jakiś delikatny sposób przybliżyć naszym osiedleńcom historię Ariów oraz mieszkańców Atlantydy, od których się wywodzimy. W końcu, skoro nasi przodkowie tak dobrze sobie poradzili po utracie ojczyzny, to może my również będziemy mogli zakończyć naszą mękę, pokonać wrogów i doprowadzić do odrodzenia naszej wielkiej Rzeszy Germańskiej. Biorąc pod uwagę twój talent oratorski, twoja opowieść z pewnością zmiękczyłaby serca wątpiące i wkleiła zszargane nerwy. Co o tym sądzisz, twój przyjaciel Max? Dobra, wychodzimy i zostało nam chyba ostatnie pomieszczenie do zbadania. Co jest za tym oknem, zobaczcie. Jakby jakieś niedokończone pomieszczenie. Zostaje nam ostatni pokój do zwiedzenia. Także wchodzimy, co my tu mamy ciekawego. Tu jest, widzę, dosyć duży porządek. Piękny zegar. Widziałem na stole dwie rzeczy, które mogą ruszyć. Trzy nawet, tam jeszcze jedna. Więc sobie zobaczmy może kolejną kartkę. Tu na szczęście troszeczkę mniej czytania. Każdy niemiecki okupant, który wciąż ukrywa się w schronie, ma zostać odnaleziony, osądzony i skazany za przestępstwa. Obejmuje to cywilów, pracowników oraz oczywiście wojskowych. To samo dotyczy wszystkich Polaków kolaborujących z Niemcami. Dominika Wasiewicz. Zróbmy sobie może szufladę. Czy tu mamy jakąś kasetę chyba? Nie, to jest karta niebieska. Dobra, zaraz się użyję pewnie gdzieś tam dalej. Jeszcze mam, widzę, kolejną szafkę i kolejną kartkę z informacjami. Pismo z prośbą. Piszę ponownie z prośbą o pozwolenie na użycie nazistowskiej technologii. Ludzie umierają z głodu. Nie możemy tak dalej żyć. Ile kobiet jeszcze musi bronić, zanim przejrzycie na oczy? Będę pisał codziennie, aż w końcu rozumiecie, że to nie wyjście. Lucian. Tutaj nie. Tutaj jeszcze jest jedna szafka, sobie otwórzmy ją. W środku widzę jakieś urządzenie. Wygląda jak coś do przesyłania, znaczy jak korki starego typu, jeszcze takie topikowe. Coś się otworzyło jakby. Tam chyba dziura w ścianie się zrobiła, nie wiem, przedtem jej nie było. Przedtem tego ewidentnie nie było. Co my tu mamy? Muzyka dalej gra, widzę, z gramofonu. Jakiś obrazek. Greta Miller, to jest chyba tamta piosenkarka, tak? Co my tu mamy? Tu jest jakaś scena, widzę. Taka nie za duża. Tak, też żeśmy widzieli jej rzeczy w pewnym wagonie.
No dobra, no ona skoro jest piosenkarką, a tutaj jest tylko dźwięk. No nic, w takim razie idziemy dalej do niebieskich drzwi, ale to już może w odcinku następnym, a teraz się z wami będę żegnał, także dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia. Cześć!